Witam Państwa bardzo serdecznie. Znajdujemy się w sali imienia Jana Webera w siedzibie Fundacji Międzynarodowych Festiwali Chopinowskich w Dusznikach-Zdroju, gdzie już 7 sierpnia rozpocznie się 75. festiwal. Ale przed nim Fundacja, a także profesor Piotr Paleczny, dyrektor artystyczny festiwalu, zapraszają do wysłuchania cyklu koncertów, recitali fortepianowych w wykonaniu polskich młodych artystów. Cykl nosi nazwę Preludium, a przygotowany został w ramach projektu Kultura w sieci, zrealizowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Narodowego Centrum Kultury. Dzisiaj występuje Julia Łozowska, studentka drugiego roku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie profesor Joanny Ławrynowicz-Just. Artystka zdobyła już nagrody na wielu konkursach dla dzieci i młodzieży, m.in. w Żaganiu, Koninie, Siedlcach, Katowicach, Krakowie. Jest też laureatką pierwszej nagrody 12. Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego w Narwie w Estonii. Otrzymała też nagrodę na 6. Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym imienia Maurycego Moszkowskiego per aspera ad astra w Kielcach. Koncertowała w filharmoniach w Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu, także w sali w Lusławicach i w radiowym studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Dzisiaj Julia Łozowska wykona następujące utwory. Etiudę Cismol op. 25 Fryderyka Chopina, numer 7. Następnie zabrzmią mazurki też Chopina op. 30 C-moll, H-moll, Desdur, Cismol. Potem zabrzmi etiuda H-moll z op. 25. Następnie Scherzo H-moll op. 20. Walc Azdur op. 34 numer 1. I na zakończenie artystka wykona balladę F-moll op. 52 Fryderyka Chopina. Gra Julia Łozowska.